Chwa Bogu, bardzo serdecznie Was wszystkich witam po zasadniczo długiej przerwie. Bardzo się cieszę, że możemy się znowu razem widzieć i że będę miał możliwość podzielić się czymś, co zapewne dla Was, drogie siostry i drodzy bracia, jest oczywiste, ale co być może wymaga dzisiaj przypomnienia. Tytuł mojego dzisiejszego kazania brzmi Lekarz sparaliżowanych. I otwórzmy proszę wspólnie Ewangelię Marka, drugi rozdział. Ewangelię Marka, drugi rozdział. I przeczytamy bardzo dobrze nam wszystkim znaną historię od pierwszego do dwunastego wersetu. I znowu po kilku dniach, mowa o Jezusie, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do Niego niosąc paralityka, a dźwigało Go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli się do Niego zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy słuczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi, on bluźni. Któż może grzech odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich, cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak, iż się wszyscy zdumiewali, i chwalili Boga, i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. To tak naprawdę jedna z najbardziej znanych biblijnych historii. Każdy z nas słyszał zapewne na jej temat wiele różnych kazań, ponieważ ma ona wiele różnych barw i odcieni. Ale dzisiaj chciałbym spojrzeć na nią z nieco mniej eksploatowanej perspektywy. Chciałbym, abyśmy próbowali zrozumieć jedną z służebnych przyczyn tego, co się wydarzyło, a mam konkretnie na myśli czterech anonimowych mężczyzn, którzy w niezwykły sposób zamanifestowali wiarę, która ostatecznie zwróciła uwagę samego Chrystusa. I kazanie to będzie składać się z dwóch części. Najpierw skupimy się na zasadniczym przesłaniu tej historii, czyli dlaczego ona w ogóle znalazła się w Ewangelii Marka. A później spojrzymy za kulisy, aby przypatrzeć się ludziom, którzy ją... Napisali. O czym więc mówi nam ta historia uzdrowienia sparaliżowanego mężczyzny? Jakie jest jej sedno i zasadniczy cel? Myślę, że kiedy przeczytamy ją raz i drugi i trzeci, to nie ma wątpliwości, że jej zasadniczym celem jest uzmysłowienie światu boskiej tożsamości Jezusa Chrystusa. Czyli pokazanie nam wszystkim, że mamy do czynienia nie z jedynie porywającym kaznodzieją, nie z jedynie skutecznym uzdrowicielem, ale przede wszystkim z odpuszczającym grzechy Bogiem. Takie jest serce tej historii. Kiedy cztery mężczyźni spuścili paralityka tuż, tuż przed Jezusa Chrystusa, dla wszystkich było jasne, o co tutaj chodzi. Kiedy ludzie patrzyli na niego, od razu widzieli, jaki on ma problem. Ten problem był oczywisty i każdy mógł utożsamić się z jego cierpieniem. Paraliż, który jest skutkiem uszkodzenia układu nerwowego, jest przerażającą chorobą. Jedną z najgorszych chorób, jakie tylko można sobie wyobrazić, w szczególności wtedy, gdy chorujący człowiek jest w pełni władz umysłowych. Pewien młody człowiek, który został sparaliżowany wskutek nieszczęśliwego skoku do wody, napisał po latach na swoim internetowym blogu tak: Próbowałem pogodzić się ze swoim losem i zaakceptować siebie takiego, jakim jestem po wypadku. Ale to było trudniejsze, niż myślałem. Psychicznie czułem się zdrowym, silnym chłopakiem, który radził sobie świetnie ze wszystkimi trudnościami. Ale rzeczywistość była inna. Na każdym kroku potrzebowałem pomocy osób trzecich. Sam mogłem tylko wodzić oczyma po szpitalnych ścianach i sufitach. Analogiczne odczucia miał pan Mariusz Rokicki, który w wieku 21 lat oddał skok do wody, po którym stracił kontrolę nad swoim ciałem. I powiedział tak, po wypadku załamałem się, chciałem natychmiast umrzeć, i oto bez przerwy modliłem się do Boga. Przez cały czas prosiłem Go, żeby pozwolił mi wreszcie odejść. Przestałem się odzywać do lekarzy, jak i do rodziny. Zamknięty w swoim świecie przestałem reagować nawet na ból, uznałem, że to jedyne rozwiązanie. Nie robić nic, nie walczyć i czekać z nadzieją na dzień wybawienia. Kiedy myślimy o sparaliżowanym człowieku, Mamy raczej tendencję do tego, żeby powierzchownie, wyłącznie powierzchownie traktować jego cierpienie. Ale kiedy zaczynamy myśleć nad tym, czym ten paraliż jest, to okazuje się, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej przerażających doświadczeń, jakie może spotkać człowieka. Poczucie całkowitej bezradności, śmierć marzeń, śmierć oczekiwań, zupełne, zupełne uzależnienie od innych. Nieczęściowe, niefragmentaryczne. Ale tak bardzo wszechstronne, jak to możliwe. Świadomość, że jest się ciężarem dla otoczenia. Świadomość, że zawsze się będzie ciężarem dla otoczenia. Że nie ma się nic wartościowego do oddania drugiemu człowiekowi. Świadomość, że tak naprawdę na nic już się nie czeka. Że każdy kolejny dzień będzie wyglądał tak samo i prawdopodobnie każdego dnia, aż do mojej śmierci, będę widział dokładnie ten sam obraz, który widzę dzisiaj. Destrukcja poczucia własnej wartości. Bo ile warty może czuć się człowiek będący w takim położeniu? Rażąco niska samoocena i ta przerażająca świadomość, że ze wszystkich radości życia, miażdżąca ich większość na zawsze pozostanie poza naszym zasięgiem. Jeden z przywołanych wcześniej młodych mężczyzn napisał na swoim blogu o marzeniach, o żonie, o miłości, o narodzinach syna, o posadzeniu drzewa, o zabawach z dziećmi w ogrodzie, i na końcu dodał jedno zdanie: Wiem, że to niemożliwe. I oto takiego nieszczęśnika przynoszą do Jezusa. Prawdziwego nieszczęśnika. Nikt z postronnych się nie buntuje, nikt nie narzeka, że przecież jest tutaj kolejka i nie wolno działać w taki sposób. Wszyscy rozumieją, że dramat tego człowieka, tego sparaliżowanego człowieka, zasługuje na pierwszeństwo. Ale zobaczmy, co zrobił Jezus. Jezus zachowuje się jakby nieadekwatnie. Jakby wydawał się rozmijać z problemem, jakby nie było dla niego oczywiste to, co było oczywiste dla wszystkich wkoło. Wydaje się pozbawiony tej, tej charakterystycznej dla siebie wrażliwości, która sprawiała, że potrafi współcierpieć, że potrafi nawet płakać nad cierpieniem ludzi. Wydaje się rozmijać z oczywistością tej sytuacji, jakby nie dostrzegł, gdzie jest rzeczywiste źródło, gdzie jest istota jego problemu. Otóż Jezus mówi do niego po prostu: synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Kropka i na tym poprzestaje. Przynajmniej na razie oczywiście. Cóż, w takiej chwili chciałoby się powiedzieć, drogi Jezu, grzechy grzechami, grzechy grzechami to oczywiście ważne, ale wiesz, zasadniczo nie o to tutaj chodzi. To, że odpuścisz jego grzechy, to, 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 to niczego w jego życiu nie zmieni. Nadal będzie sparaliżowany, nadal będzie cierpiał, nadal będzie doświadczał tego ogromnego zła, które jest jego udziałem dzisiaj. On jest sparaliżowany, cierpi, wegetuje, mija się z życiem, nie ma nadziei, dusi się nieszczęściem, umiera w otchłani utraconych szans. Otóż z oczywistych względów nasza perspektywa zawsze ma tendencję do zawężania spojrzenia, do koncentrowania się w naszym życiu i w życiu innych ludzi na tym, co widzialne, na tym, co zewnętrznie uchwytne. Zdrowie, dobrostan definiujemy zazwyczaj w kategoriach naturalnej dyspozycji fizycznego ciała i możliwości realizowania naturalnego potencjału w tej materialnej rzeczywistości wokół nas. Ale Jezus definiował i definiuje dobrostan człowieka w zupełnie innych kategoriach. I najbardziej dobitnym przykładem jest ta historia. Jezus przenika tą materialną rzeczywistość, przenika to widzialne cierpienie sparaliżowanego człowieka, spogląda poza kurtynę tego, co widzą zmysły. I dlatego rozpoczyna od słów Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Tym samym, jakby Chrystus mówił do wszystkich ludzi, którzy byli tam zgromadzeni, również do nas, widzicie tego człowieka, wasze oczy napełniają się łzami, ale jego prawdziwy problem i wasz prawdziwy problem leży głębiej. Leży w dyspozycji ducha, nie tylko ciała. Leży w kompletnym paraliżu ducha, w niedowładzie ducha, w egzystencjalnej bezradności, w oddzieleniu od prawdziwych duchowych radości. I kiedy spojrzymy na cuda, które czynił Jezus w Ewangeliach, musimy pamiętać, że one służyły przede wszystkim jako metafora obrazowania rzeczywistości duchowej. To znaczy miały pozwolić zrozumieć sens i znaczenie Chrystusowej misji w świecie. Kilka przykładów. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale czytamy, jak Chrystus odsłonił serce Samarytanki przy studni Jakuba i widzimy, że posłużyło to Chrystusowi ukazaniu źródła wody żywej która wytryskuje ku żywotowi wiecznemu. Kiedy uzdrowił sparaliżowanego przysadzawcę Betesda, posłużyło to Chrystusowi do przedstawienia jego boskich prerogatyw, łącznie z obdarowywaniem życia wiecznego, przebaczaniem grzechów i władzą, um, i władzą sądzenia. Kiedy rozmnażał chleb dla tłumów, było to znakiem pojawienia się na ziemi chleba żywota. Z kolei, kiedy uzdrowił ślepego od urodzenia, pozwoliło to Chrystusowi wypowiedzieć wielkie słowa w dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. I kiedy patrzymy na tą naszą historię, dzisiejszą historię, musimy znowu przyjąć, że paraliż, dramat, nieszczęście tego biednego człowieka były zaledwie obrazem i metaforą duchowego paraliżu i duchowego nieszczęścia każdej osoby ludzkiej na ziemi. Również każdego spośród nas. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian w piątym rozdziale, w szóstym wersecie następujące słowa. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Gdy jeszcze byliśmy słabi, greckie słowo astenes oznacza właśnie słabych, bezsilnych, pozbawionych możliwości, a polskie tłumaczenia posługują się wyrażeniami zupełnie słabi, całkiem słabi lub bezsilni. I możesz mieć dzisiaj przyjacielu sprawne stopy i silne nogi w wymiarze fizycznym i jednocześnie zupełnie słabe i bezsilne w wymiarze duchowym. Cóż z tego, jeżeli Twoje życie pełne jest różnych aktywności? Jeżeli faktycznie tkwisz w bezwładzie egzystencjalnym, Twoje nogi są zabetonowane w moralnej próżni, w duchowej próżni? Ponieważ różnica między zbawczą wiarą a niewiarą manifestuje się właśnie poprzez jej aktywność i dynamikę. Otóż prawdziwy chrześcijanin wciąż się porusza. On jest wciąż w duchowym ruchu. To znaczy, że chce być bardziej tak jak Bóg, więc porusza się naprzód w moralnym rozwoju. Ma klarownie zdefiniowany kierunek i każdego dnia porusza się w tym kierunku. Ma idealny wzór i dąży do tego, żeby być coraz bardziej podobnym. Nie jest więc bierny, nie leży wyłącznie na łóżku, każdego dnia będąc w takiej samej pozycji. Chrześcijanin wierzy, że istnieje obiektywna prawda, wierzy, że można ją odkrywać, wierzy, że można poznawać Boga, a więc porusza się z determinacją w jej głąb. Studiuje, bada rzeczywistość, poznaje pismo święte, uczy się interpretować rzeczywistość w zgodzie z Bożym objawieniem, jego umysł wciąż się porusza. Chrześcijanin wierzy, że istnieje powołanie do miłości bliźniego i manifestowania w ten sposób Królestwa Bożego, które nadchodzi, więc bierze udział w wyścigu wiary. Razem z apostołem Pawłem i milionami naśladowców Chrystusa, ale to oznacza, że jego stopy, jego ręce wciąż się poruszają, służąc Kościołowi, światu i bliźnim. Chrześcijanin jest więc osobą wyzwoloną z tego największego duchowego zła, którym jest największy paraliż woli i egzystencjalna bezsilność. I być może powiesz dzisiaj, ale mnie Bóg zbawił już wiele lat temu. Jestem nowonarodzonym człowiekiem, jestem chrześcijaninem, przyjąłem chrzest, jestem, jestem oddanym członkiem zboru. Wspaniale, ale skoro tak, czy rzeczywiście to wyzwolenie z duchowego paraliżu jest częścią twojego codziennego życia? Czy patrząc na swoją duchową kondycję możesz powiedzieć, że wciąż jesteś w ruchu? Że coś tam wewnątrz ciebie się dzieje, że wciąż się poruszasz w głąb prawdy, że wciąż się poruszasz w głąb, w głąb moralnych atrybutów Chrystusa po to, aby je odzwierciedlać. Że twoje stopy i twoje ręce nie są w bezruchu, ale nieustannie służą tym, co masz, tymi darami, tymi możliwościami, tymi środkami finansowymi, tym czasem, który posiadasz. Wciąż jesteś w ruchu i oddajesz siebie na rzecz innych. To jest dowodem na to, że zostałeś z tego paraliżu wyrwany przez Boga. A może jest przeciwnie, może wciąż czujesz tę wszechogarniającą duchową bezradność, która sprawia, że na zewnątrz jesteś bardzo aktywny, jesteś zaangażowany w tysiące różnych aktywności, ale w głębi siebie widzisz inercję, widzisz bezczynność, widzisz brak siły do tego, żeby powstać z letargu, w którym jesteś. Cóż z tego, że masz zdrowe ręce i nogi w takim razie? Cóż z tego, że mógłbyś przebiegć świat, gdybyś tylko chciał, jeżeli jesteś duchowo przykuty do łóżka grzechu, złych nawyków, zgubnych przyzwyczajeń, konsumującego cię egoizmu i nieznajomości Stwórcy? Otóż trudno nam to zrozumieć, ale duchowy paraliż jest znacznie głębszy, poważniejszy i tragiczny niż paraliż ciała. I jesteśmy gotowi wzruszyć się we współczuciem i przejąć się fizycznym cierpieniem tego sparaliżowanego człowieka. Bo nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie, co on musiał czuć, jak wyglądało jego życie. I dla każdego z nas perspektywa takiego życia byłaby dramatem, którego być może nie bylibyśmy w stanie znieść. Czy równie mocno przyjmuje nasz fakt paraliżu duchowego? Tej samej rzeczywistości, ale nie rozgrywającej się na naszych oczach a za kurtyną zmysłów. Paraliż duchowy. Człowiek, który wciąż widzi ten sam sufit, to samo duchowe okno i który nigdy nie jest zdolny do tego, żeby wyjść poza. Człowiek, który stracił zdolność do poruszania się, który potrafi tylko wodzić oczyma po ścianach, ale który już dawno nie był dla nikogo błogosławieństwem, który już dawno nie odkrył żadnego nowego zakątka w Bożym Królestwie, w Królestwie Bożej Prawdy który już dawno nie poruszył się w kierunku bliźniego, aby, aby ofiarować mu coś, co sam posiada, który już dawno stracił jakąkolwiek wolę zgłębiania Bożego objawienia i odkrywania wciąż nowych prawd i zasad Bożego Królestwa. Otóż Chrystus przyszedł na świat i Chrystus chce być obecny w naszym życiu właśnie w tym celu, abyśmy nie tkwili w paraliżu ducha. Dlatego właśnie zajmując się sparaliżowanym człowiekiem, Jezus zaczął od odpuszczenia grzechów, ponieważ to było centralnym elementem jego misji. Słowa, które wypowiedział, brzmiały jednak skandalicznie w uszach ówczesnej elity religijnej i o tym bardzo dobrze wiemy. Kwestia odpuszczenia grzechów była precyzyjnie uregulowana w zakonie, a sposobem dostąpienia odpuszczenia było systematyczne stosowanie określonych reguł ofiarnych. I Żydzi świetnie rozumieli, że odpuszczać grzechy może tylko Bóg. Ale oto Chrystus najwyraźniej zawłaszcza prerogatywy Boga. Zwraca się do człowieka z niezwykłą śmiałością, odwagą, a w ocenie Żydów również i bezczelnością. Jednak gdy spojrzymy na to, co Chrystus powiedział, i na tą bezczelność w cudzysłowie, <głos》>, musimy uznać, że było to wyłącznie wypadkową całego Jego nauczania. Które było na wskroś chrystocentryczne, prowadząc przez tą chrystocentryczność do ojca. I historia sparaliżowanego właśnie doskonale odzwierciedla tą zupełną odmienność, inność Jezusa w kontekście wszystkich innych duchowych przywódców i liderów. Etyczne nauczanie Jezusa, czyli o tym, że trzeba nadstawiać długi policzek, że trzeba miłować bliźniego, tak naprawdę nie było czymś wszechstronnie innowacyjnym pomimo tego, że zawierało trochę nowych elementów, ale bardzo, bardzo podobne, bardziej lub mniej zbliżone reguły etyczne odnajdujemy u niektórych rabinów, u Sokratesa, u Buddy, u Konfucjusza lub Lao Tse, ale tym radykalnie innowacyjnym elementem w życiu Jezusa Chrystusa i w jego nauczaniu było skupienie słuchaczy wokół własnej osoby. Budda mówił, i to jest cytat, nie patrzcie na mnie, patrzcie na moją naukę, darmę. Ci wielcy moralni przywódcy zawsze wskazywali gdzieś poza siebie, zawsze wskazywali jakąś, jakąś ścieżkę, jakąś zewnętrzną moralną ścieżkę. I teraz Jezus na tym tle zdecydowanie się wyróżnia, wyrasta jak potężne drzewo ponad suchą trawą i mówi: Ja jestem drogą, ja jestem życiem, ja jestem prawdą. Ja koncentruję myśli, uwagę słuchaczy nie tylko na swoich słowach, nie tylko na swoich poradach. Nie tylko na swoich przemyśleniach o rzeczywistości, nie tylko na swoim poznaniu rzeczywistości, ale koncentruje ich wszystkich na samym sobie. I w historii sparaliżowanego widać tą wyjątkowość w szerokim panoramicznym obrazie. Widać tę samą świadomość Chrystusa, która bulwersowała ludzi wokół niego. Synu, odpuszczone są grzechy twoje. Jak śmie, jak śmie stawiać się w miejscu Boga? Drogi przyjacielu, czy w swoim życiu zaakceptowałeś już tą niezwykłą, skandaliczną, ale i zbawczą prawdę o boskiej tożsamości Jezusa Chrystusa? Prawdę o tym, że chodził po ziemi, którą, którą sam stworzył. Jeszcze jedna myśl w tym kontekście. Jeżeli ktoś chciałby wykorzystać tę historię do wywodzenia, że Jezus zawsze chce uzdrowić każdego chorującego fizycznie człowieka, to moja odpowiedź brzmi nie. W 10 i 11 wersecie czytamy tak. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł Paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Dlaczego się wydarzyło to, co się wydarzyło? Jaka była tego przyczyna, Jezus samym odsłonił, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, dam wam dowód. Rzekł paralitykowi, stań, weź że swoje, idź do domu swego. Ta historia nie mówi więc o tym, że Jezus chce uzdrowić każdą fizyczną chorobę. Mówi o tym, że Jezus uzdrowił tę konkretną chorobę fizyczną, aby potwierdzić, aby uwypuklić jeszcze raz sens swojej misji, czyli uzdrowienie najgłębszej choroby ludzkiej egzystencji, będącej grzechem oddzielającym nas od Boga. Taka jest puenta tej historii. I przeżywamy to w naszym własnym życiu. Spotkanie z Jezusem Chrystusem niekoniecznie niekoniecznie uwolniło nas wszystkich naszych chorób. Niekoniecznie podniesie cię dzisiaj z wózka inwalidzkiego, usunie nowotwór, uleczy alergię. Niekoniecznie wygunkuje wiele trudnych okoliczności naszego życia, które być może zostaną z nami na zawsze. Dokona jednak znacznie ważniejszej transformacji wiecznej rzeczywistości ducha. Uleczy naturę skażoną przez grzech. Ożywi martwą wolę, którą każdy z nas się cechuje w stanie pierwotnego upadku i nada nad tym naszym wszystkim życiowym cierpieniem i wyzwaniom zupełnie inny kontekst. Przejdźmy teraz do drugiej części tego kazania. Często mówimy o przyprowadzaniu zgubionych ludzi do Chrystusa i oczywiście bardzo dobrze. Ta historia pozwala nam jednak spojrzeć na to wyzwanie z nieco innej perspektywy, tak abyśmy mogli zauważyć kilka istotnych zasad ewangelizacji. Chciałbym powiedzieć o trzech. Pierwsza, musimy przynosić nie tylko Chrystusa do człowieka, ale i człowieka do Chrystusa. Nie tylko Chrystusa do człowieka, ale i człowieka do Chrystusa. I myślę, że to jest ważna i podstawowa reguła, która powinna określać naszą pozycję w procesie ewangelizacji. Proklamacja pełnej Ewangelii jest ważna, ale zawsze powinna być uzupełniona wytrwałą pracą w życiu ewangelizowanego człowieka. Nie tylko powinniśmy przynosić Chrystusa do Niego, rzucić Ewangelię na stół i odejść. Powinniśmy raczej prowadzić tego człowieka systematycznie, powoli, z namysłem i ostrożnie do Chrystusa. Oczywiście nie w tym celu, aby uczynić Go naszą kopią, nie w tym celu, aby włożyć Go w nasze buty, nie w tym celu, aby finalnie zmówił z nami modlitwę i nauczył się kilku chrześcijańskich reguł, ale w tym celu, aby pozwolić Mu dostrzec wspaniałej rzeczywistości Bożej. Oznacza to mówienie człowiekowi o Bogu, tak oczywiście, ale również Bogu o człowieku, a więc wytrwałą pracę modlitewną i organiczną. Oznacza to udzielenie temu człowiekowi pomocy w tych obszarach, które uniemożliwiają mu samodzielnie zbliżyć się do Chrystusa. Pozwólcie, że podam pewien przykład. Kiedy do stonii królowej Etiopii wracał z modlitwy w Jerozolimie, czytając księgę Izajasza, Filip przyłączył się i zadał mu pytanie: Czy rozumiesz to, co czytasz? Bardzo sobie cenię to pytanie. I jak czytamy w Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale, w 31 wersecie, ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Zając, zająć miejsce przy osobie szukającej Boga, towarzyszyć jej pytaniom, towarzyszyć jej wątpliwościom. Oto nasze zadanie, oto niesienie człowieka do Chrystusa. Nie tylko wręczenie ulotek na ewangelizację, nie tylko wręczenie Nowego Testamentu, nie tylko zaproszenie do Kościoła lub wystrzelenie kilku ewangelizacyjnych sloganów mniej lub bardziej sensownych, nie tylko wykrzyczenie swojej historii gdzieś na deptaku, chociaż i to oczywiście wielokrotnie ma sens, ale przede wszystkim włączenie się w bieg czyjegoś życia. Wysłuchanie cudzych pytań, poznanie cudzych wątpliwości, życiowych wyzwań, które są tak różnorodne. Cierpienie jest tak różnorodne, że czasami nie potrafimy sobie wyobrazić, co może się dziać w sercu drugiego człowieka i jak niezwykle skomplikowaną ma sytuację życiową. Czasami oznacza to płacz z płaczącymi, cierpliwe tulenie tych, których nigdy, nikt nigdy w życiu nie przytulił, a czasami na przykład oznacza apologetyczne boje za pomocą twardych, ostrych i przygotowanych argumentów z tymi, którzy dali się przekonać, że chrześcijaństwo jest mieszkaniem przesądów i bajek. Innym razem może oznaczać to udzielenie wsparcia finansowego, ponieważ to jest niezbędne, aby postawić człowieka na nogi, aby mógł zająć w ogóle swoje myśli e, myśleniem o Chrystusie, o sensie swojego życia, o swojej relacji w stosunku do Boga. Z pustym żołądkiem nie jest to wcale takie łatwe, jak mogłoby się nam wydawać. Czasami oznacza to poszukanie możliwości wyjścia z patogennego środowiska poświęcenie czasu aby znaleźć dla kogoś miejsce w którym będzie mógł przez najbliższe miesiące spędzić czas i w spokoju w oderwaniu od trudnych życiowych okoliczności oddać się poszukiwaniu Boga i wszystko to wiąże się lub bezpośrednio jest niesieniem ludzi ku Chrystusowi jakże nam tego dzisiaj brakuje i mi pierwszemu mi pierwszemu wszyscy chcą siać wszyscy chcą zbierać ale kto w pocie czoła, bez świateł kamer, bez zbytniego angażowania wszystkich swoim wielkim działaniem, przygotuje glebę do tego, aby to ziarno mogło wydać owoc. Wszyscy chcą widzieć ręce podnoszące się bodaj życie Jezusowi, ale kto dostrzeże te ręce nieśmiałych nastolatków, którzy często podnoszą ręce, ponieważ chcieliby zadać trudne pytania. Porozmawiać o kurcjatach, o ciemnych stronach reformacji, o tym, dlaczego Stephen Hawking nie wierzył w Boga, o tym, skąd wzięła się Biblia i w zasadzie, dlaczego powinniśmy jej wierzyć. Wszyscy chcielibyśmy widzieć powstającego z bezwładu paralityka, doświadczyć tego cudu na własne oczy, czasami nawet odebrać z tego tytułu gromkie brawa i później opowiadać przez wiele lat o tym, w czym braliśmy udział. Niewielu jest jednak gotowych, aby zrobić to, co zrobiło tych czterech anonimowych mężczyzn. Poświęcić samego siebie, swój czas, swoją energię, swoje własne problemy. Trzymać jedno z krawędzi starego łoża i nieść człowieka do Chrystusa. Czasami kilka dni, czasami kilka miesięcy, czasami kilka lat, a czasami, jak uczy doświadczenie, całe życie. Jakże wielkim wyzwaniem jest zapomnienie na moment o sobie. Czy myślicie, że każdy z tych czterech mężczyzn nie miał własnych problemów? Nie miał własnych wyzwań, nie miał własnych chorujących bliskich, być może w najbliższym otoczeniu. Każdy z nich miał belitanie rzeczy, których z przyjemnością przedłożyłby Chrystusowi, ale w tym jednym momencie zrobili coś dla tego człowieka i zrobili coś ostatecznie dla Bożego Królestwa. Zapomnieli o sobie, zostawili siebie na boku i zaangażowali się w pomoc dla drugiego człowieka. A więc pierwsza zasada musimy nauczyć się, Nieść nie tylko Chrystusa do ludzi, ale też ludzi do Chrystusa. Druga zasada. Musimy nauczyć się polegać na innych w procesie niesienia człowieka do Chrystusa. Musimy nauczyć się polegać na innych w procesie niesienia człowieka do Chrystusa. Wyobrażam sobie, że tych czterech mężczyzn, którzy przynieśli sparaliżowanego człowieka do Chrystusa, nie wpadło na ten pomysł jednocześnie. Myślę, że. Pomysł ten zrodził się w umyśle jednego mężczyzny, ale ten jeden mężczyzna szybko się zorientował, że samemu nie zdoła tego zrobić. Przyniesienie sparaliżowanego człowieka na łożu było ponad jego siły i możliwości. Ale nie zrezygnował z tego pomysłu. Postanowił poprosić innych o pomoc. I to, co było niemożliwe do zrobienia w pojedynkę, stało się możliwe przy wsparciu trzech towarzyszy. Szeroko rozumiana ewangelizacja. Nie jest domeną samotnych wilków. Nie może być. Nie jest domeną specjalistów od wszystkiego. Ludzi, którzy proszą o pomoc tylko bezpośrednio ducha świętego, a nigdy swojego współbrata. Mamy różne dare łaski, to jest truizm, o tym wszyscy wiemy. Mamy różne powołania, różne obdarowania. Co więcej, pochodzimy z różnych życiowych kontekstów. Mamy różne możliwości mówienia o Chrystusie. Używamy różnego języka i kładziemy różne akcenty, mówiąc o Chrystusie. I dlatego powinniśmy potrafić rozsądnie i odpowiedzialnie dzielić się współodpowiedzialnością za różne obszary i korzystać ze swojej pomocy. Być może od wielu lat nie jesteś w stanie pomóc członkowi rodziny, który zmaga się z nałogiem i wciąż prosisz Boga o odpowiedź. Ale być może odpowiedzią jest siedzący obok ciebie w kościele brat lub siostra, którzy z wrażliwością, z oddaniem, z mądrością pracują właśnie z takimi ludźmi. Jeżeli spotkałeś na swojej drodze pewnego siebie ateisty, a jego argumentów nijak nie potrafisz odeprzeć, to są dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że przekonasz sam siebie i jego, że w zasadzie nie chodzi o argumenty. I nie ma co się dłużej nad tym pochylać. Duch święty Cię przekona i odejdziesz. Druga możliwość jest taka, że raczej skierujesz go do kogoś, kto będzie bardziej zorientowany niż Ty, w meandrach intelektualnych wyzwań, kto będzie w stanie odpowiedzieć na te zarzuty, kto będzie posiadał argumenty, kto będzie w stanie nawiązać z tym ateistą równorzędny dialog, ponieważ być może takie jest obdarowanie Twojego współbrata, a Twoje nie. Być może będziesz mógł zaprosić kogoś właściwego do współpracy na roli Bożego Królestwa. To nie jest porażka. To nie jest przyznanie się do własnej niemocy, a może w pewnym sensie jest, ale błogosławione przyznanie się. Ponieważ tak skonstruowany jest Kościół, tak skonstruowana jest praca w Bożym Królestwie, że wszyscy wzajemnie musimy na sobie polegać. To nie porażka poprosić kogoś o pomoc w tym, co robisz w danej chwili, na jakimś odcinku ewangelizacji. To zwycięstwo. A więc uczmy się polegać na innych w procesie niesienia człowieka do Chrystusa, gdyż tylko w takiej konfiguracji jest to w ogóle możliwe. Kiedy myślę o sobie i o swojej bardzo młodzieńczej gorliwości, to moja historia jest nasączona takimi przypadkami. Kiedy byłem przekonany, że jak ja już mu nie jestem w stanie wytłumaczyć, to nikt nie będzie. Albo jeżeli, jeżeli tak długo z nim rozmawiam i nic to nie daje, no to trzeba krzyżyk na kimś postawić i iść dalej. A może potrzeba, żebyś zaprosił kogoś, kto na przykład pochodzi z, podobne, z podobnego życiowego kontekstu, jak osoba, z którą rozmawiasz. Być może ktoś, kto przebył podobną chorobę, albo kto, kto jest w takim stanie choroby, kto będzie w stanie przemówić do tego człowieka innym językiem, nie lepszym, nie gorszym, po prostu innym, bardziej adekwatnym. Może to byłoby w stanie otworzyć oczywiście dzięki Bożej łasce jego serce. Trzeci punkt, trzecia, trzecia lekcja, która pochodzi z tej historii. Musimy uczyć się kreatywnej i zdeterminowanej wiary torującej ścieżki do Chrystusa. Musimy uczyć się kreatywnej i zdeterminowanej wiary torującej ścieżki do Chrystusa. Myślę, że takie wydarzenie jak to, które dziś analizujemy, nie zapisałoby się na kartach historii, tak jak to się wyraźnie stało, gdyby mężczyźni, widząc tłum zgromadzony pod drzwiami, postanowili wrócić. Postanowili wrócić innym razem albo zaczekać, aż tłum się trochę przerzedzi, albo wysłać jednego spośród nich do gospodarza domu. Sądzę, że za tym spektakularnym uzdrowieniem, za tą historią, która budzi nasz, nasz podziw, kryła się cicha, ale i kreatywna determinacja tych czterech ludzi, którzy nie zamierzali wracać do domu z niczym. I przyjaciele, kiedy sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że właśnie tak można zdefiniować wiarę. Wiara to nie zgoda na powrót do domu z niczym. Wiara to nie zgoda na powrót bez nagrody. Apostoł, przepraszam, autor listu do Hebrajczyków napisał w jedenastym rozdziale, szóstym wersecie znane nam wszystkim słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Tych czterech mężczyzn uwierzyło, Wiara zasadza się nie tylko na przekonaniu o istnieniu Boga, nie tylko na przekonaniu, że możemy do Niego swobodnie przyjść, ale obejmuje samo również przekonanie, że ten istniejący Bóg, do którego można przyjść, naprawdę nagradza poszukujących Go ludzi. Głęboką naiwnością byłoby myśleć, że zawsze możemy wybrać sobie nagrodę, że zawsze dostaniemy dokładnie to, po co przyszliśmy do Boga, że zawsze Bóg nam da to, o co dokładnie prosiliśmy. Nawet jeśli nieświadomie prosimy o truciznę, bo pewnie tak często wygląda. Nie na tym polega wiara. Nie na tym, że jeśli tysiąc razy ogłoszę swoje uzdrowienie z białaczki, to białaczka zniknie. Wiara polega raczej na niezachwianej pewności, że jeżeli przyjdę do Boga z pustymi dłońmi, to nigdy nie wrócę z powrotem bez dłoni pełnej Bożych darów. To znaczy, nigdy nie wrócę z pustymi dłońmi od Boga. Jeżeli jestem chory fizycznie, nie musi oznaczać to uzdrowienie i zazwyczaj nie będzie oznaczać. Może oznaczać jednak wyjątkowy spokój duszy, ukojenie naszych emocji, cichą radość, która będzie zadziwiać ludzi wokół nas. Może oznaczać, że chorując będę w stanie powiedzieć to, co powiedziała kiedyś Joni Erickson, a powiedziała tak podczas przemówienia na jednej z amerykańskich uczelni. Po 40 latach na wózku inwalidzkim mogę powiedzieć, że moje cierpienie podźwignęło mnie z duchowego snu. Sprawiło, że zaczęłam poważnie myśleć o panowaniu Chrystusa w moim życiu. Pomogło przekonać sceptyczny, cyniczny świat, że mój Bóg jest warty tego, by mu ufać, i jestem mu lojalna, bez względu na dolegliwości oraz niemoc. Kiedy myślę o zdumiewającej wierze tych czterech mężczyzn niosących sparaliżowanego towarzysza, to widzę wiarę, która wierzy w uzyskanie stosownej pomocy i cechuje się nie tylko determinacją, ale i kreatywnością. Zobaczmy, Drugi rozdział Ewangelii Marka, piąty werset. Czytamy tutaj tak. A Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Niesamowity werset. Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Nie ujrzawszy wiarę paralityka, który przed nim leżał. Choć oczywiście nie możemy zakładać, że on takiej wiary nie miał. Natomiast ten fragment wprost pokazuje nam związek przyczynowy pomiędzy wiarą i determinacją tych czterech ludzi, a tym, co wydarzyło się temu człowiekowi, który leżał na łoży przed Jezusem. Ta wiara cechowała się nie tylko determinacją, ale i kreatywnością. Gotowi byli zrobić dziurę w dachu, gotowi byli przerwać trwające nabożeństwa, by umożliwić człowiekowi spotkanie z Jezusem. Przyznajmy, że to kreatywne nie szablonowe. I wiem, że słowo kreatywność odmienia się dzisiaj przez wszystkie przypadki. Jest w modzie mówić o kreatywności, o nowatorstwie, ale paradoksalnie myślę, że kreatywność jest towarem bardzo deficytowym. Przez kreatywność nie mam jednak na myśli nieustannego eksperymentowania z formami, wyszukiwania coraz to nowych metod i sposobów przekazywania Ewangelii. Otóż przez kreatywność rozumiem raczej umiejętność różnicowania sytuacji odbiorcy, doboru stosownego języka komunikacji i mądrej argumentacji dostosowanej do potrzeb człowieka, który jest przed nami. To wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Przez kreatywność rozumiem spotkanie się z człowiekiem na tej ścieżce, na której obecnie przebywa, z tymi pytaniami, które obecnie ma w swoim umyśle. Umiejętność oczyszczania przed pola dla Ewangelii, wrażliwej i aktywnej obecności w życiu drugiego człowieka. Kreatywność oznaczała w tym przypadku, że mężczyźni gotowi byli usunąć fragmenty dachu, aby umożliwić spotkanie sparaliżowanego z Chrystusem. Jakie przeszkody usuwamy dzisiaj my? Czy rzeczywiście potrafimy wychodzić poza kilka ewangelizacyjnych schematów, które powtarzamy od wielu swoich lat, poza kilka haseł typu Bóg ma wspaniały plan dla Twojego życia? Czy potrafimy uwypuklić ten aspekt Ewangelii, który jest właśnie kluczowy w życiu tego człowieka, który jest przed nami, który jest realną odpowiedzią na najbardziej palący problem albo najbardziej wiodącą potrzebę jego życia? Spójrzmy chociażby na Apostoła Pawła. Który stara się dopasowywać język, który mówi o Bogu, do świata swoich odbiorców. Na greckim areopagu odwołuje się do pogańskich poetów, do wiodących motywów ówczesnej myśli filozoficznej. W synagogach natomiast, o czym czytamy w innych miejscach dziejów apostolskich, dowodzi, że Chrystus jest Mesjaszem na podstawie żydowskich pism. To znaczy, że apostoł Paweł zadał sobie trud, aby poznać ludzi, z którymi miał ewangelizacyjny kontakt. To znaczy, że zrozumiał świat ich myśli, świat ich pojęć, ich rzeczywiste potrzeby. Jest wrażliwy i czuły na kontekst, w którym znajduje się Ewangelia i potrafi kreatywnie dobrać instrumenty i ścieżkę wiodącą słuchaczy do Chrystusa. Sądzę, że umiejętność ta jest bardzo ważna i każdy z nas przez całe życie powinien się tego uczyć. Zanim wypowiemy lub wykrzyczymy Ewangelię, powinniśmy mieć czas na wsłuchanie się w drugiego człowieka. Cierpliwe wsłuchanie się w drugiego człowieka, poznanie go, poznanie jego życiowego dramatu, bo w życiu każdego z nas kryje się coś, co jest dla nas niezwykle bolesne. O ileż bardziej bylibyśmy adekwatni, o ileż bardziej bylibyśmy skuteczni w pracy dla Bożego Królestwa, gdybyśmy zamiast tylko mówić, 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 nauczyli się słuchać, nauczyli się rozumieć drugiego człowieka. Nauczyli się najpierw czytać jego serca, aby później dzielić się swoim własnym. Dobrze, czas podsumować to kazanie. Pierwsza konkluzja jest oczywista. Jezus Chrystus jest Bogiem. To co się wydarzyło w tej historii, wydarzyło się, aby potwierdzić, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi. I nawet jeżeli przyzwyczailiśmy się do tej myśli, to jest ona piorunująca. To znaczy, że Bóg naprawdę chodził po ziemi, że Bóg naprawdę się objawił. Ta historia nie mówi więc o tym, że Jezus chce uzdrowić każdą fizyczną chorobę. Mówi o tym, że Jezus uzdrowił tę konkretną chorobę fizyczną, aby potwierdzić, że przyszedł uzdrowić najgłębszą chorobę ludzkiej egzystencji, czyli grzech oddzielający nas od Boga. Taka jest puenta tej historii. Spotkanie z Chrystusem podnosi nas z duchowego paraliżu. Podnosi nas z duchowego bezwładu, dokonuje trwałej transformacji w rzeczywistości ducha, leczy naszą naturę skażoną przez grzech, ożywia martwą wolę, inercję, bezruch, bezwład i nadaje naszym życiowym cierpieniom zupełnie inny kontekst. To znaczy, że to, co było, co, co było właśnie w trwałym bezruchu w Twoim życiu. Teraz się uaktywnia, jesteś gotowy, aby służyć, gotowy, aby się poruszać, gotowy, aby iść dalej w głąb Bożej prawdy i również w celu służenia na rzecz Kościoła i bliźnich. I jako ludzie prowadzący innych do Chrystusa, powinniśmy pamiętać o trzech ważnych zasadach wypływających z tej historii. Po pierwsze, musimy przynosić nie tylko Chrystusa do człowieka, ale również Chryst człowieka do Chrystusa. Po drugie, musimy nauczyć się polegać na innych. W procesie niesienia człowieka do Chrystusa. Po trzecie, musimy uczyć się kreatywnej i zdeterminowanej wiary, torując ścieżki do Chrystusa. I tego wszystkiego, drodzy Wam, życzę, abyśmy wspólnie byli ludźmi potrafiącymi dzielić się Chrystusem tak, jak na to zasługuje, w sposób prawdziwie przekonujący tych, którzy żyją wokół nas. Amen.